Zapraszam pana starostę po raz kolejny, ponieważ tym razem wręczać będziemy nagrody zespołom, instytucjom, stowarzyszeniom, które pracują zespołowo, pracują wspólnie na sukces, choć dziś na pewno w komplecie na scenie pokazywać się nie będą. Nagrodę otrzymuje chór mieszany Halka w Pile. Nagrodę odbierze pan Józef Kaniecki, prezes chóru, który szczyci się wspaniałą, wyjątkową historią, ponieważ powstał 3 sierpnia 1917 roku. 100 lat minęło od momentu jego założenia. Piła była jeszcze w zupełnie innym historycznie położeniu. Wtedy było Towarzystwo Śpiewu Halka, natomiast chór Halka, który tak wspaniale dbał o polskość, kiedy tu Polski nie było i który do dziś rozsławia Piłę i region, na pewno zasługuje na wielkie słowa uznania. Nieco krócej istnieje, ale także zasługuje na wielkie słowa uznania kolejny laureat, a jest nim Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Nadnotecki w Pile. Zapraszam panią Esterę Syrówkę. Związek Chórów i Orkiestr otrzymuje nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Pani Estera Syrówka, właściwy człowiek na właściwym miejscu, choć rzecz jasna, wraz z nią na sukces pracuje wiele osób. Chór organizuje kilkanaście imprez artystycznych w ciągu roku. Tymi najbardziej popularnymi są imprezy dla chórów w postaci koncertów kolęd i pastorałek w ramach festiwalu bożonarodzeniowego, Krajeński Festiwal Chórów w Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej, Parady Orkiestr Dętych i jeszcze wiele, wiele innych. Związek od ponad 65 lat dba o integrację chórów i orkiestr działających w północnej w Wielkopolsce. Obecnie zrzesza 16 chórów i 9 orkiestr dętych. I kolejne wyróżnienie trafia także do zespołu, a konkretnie do Towarzystwa Śpiewaczego Magnifikat w Górce Klasztornej wraz z dyrygentem panią Ewą Dmochewicz. Zapraszam panią dyrygent, zapraszam również pana prezesa Zbigniewa Łososia, przedstawicieli towarzystwa, które już 17 lat temu powstało dzięki inicjatywie ówczesnego rektora Sanktuarium Maryjnego księdza Piotra Pietrzyka. Chór występował na terenie gminy Łobrzenica, rzecz jasna, ale także w powiecie, w Polsce i za granicą, choćby w Niemczech i na Litwie. Towarzystwo Śpiewacze Magnifikat było również współorganizatorem Krajeńskiego Festiwalu Chórów w Górce Klasztornej, imprezie z długim rodowodem i wspaniałą renomą. Nagrodę wręczają także pan przewodniczący Kazimierz Wasiak i pan Józef Lewandowski, zastępca burmistrza Łobrzenicy. A właśnie burmistrz Łobrzenicy, pan Piotr Łosoś, wnioskował o tę nagrodę. Repertuar góreckiego chóru został utrwalony na płycie. Warto w taką płytę się zaopatrzyć, bo pieśni wspaniałe. Serdecznie gratulujemy. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymuje nagrodę Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią. Zapraszam panią dyrygent Katarzynę Wyczyńską. Również wspaniała historia, pisana od 1927 roku. Już 90 lat minęło od momentu, kiedy orkiestra zagrała po raz pierwszy. Po drodze była także 12-letnia przerwa, to był ten smutniejszy okres, ale triumfów i chwil radości również dzięki obecnemu składowi było bardzo wiele. W roku 2000 orkiestra otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystych obchodach 80. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II w Wadowicach. Gratulacje od pana burmistrza, również od pani radnej Iwony Szulc. Ja dodam, że to jedyna taka orkiestra z tak bogatą historią w regionie. Mały Osiek ma wspaniałą, wielką orkiestrę z jeszcze większą historią i na pewno zasłużył na ogromne brawa. Serdecznie zapraszam zespół śpiewaczy Kasztelanki. Gratulujemy! Pani prezes Alicja Hajc, który otrzymuje nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. O nagrodę wnioskował pan burmistrz Ujścia Roman Wrotecki. Kilka zdań o zespole, który powstał w 2003 roku w Nowej Wsi Ujskiej.
Ideą było i jest tworzenie mieszkańcom możliwości do regularnego spotykania się, podtrzymywania tradycji i więzi towarzyskich oraz wspólnego śpiewania. Proste, ale jakże wymagające, nie tylko ze względu na próby, nie tylko ze względu na czas, ale także, a może przede wszystkim chęci. W swoim repertuarze zespół posiada wiele utworów o charakterze ludowym, biesiadnym, patriotycznym, religijnym, rozrywkowym, a nawet klasycznym. Dziś zespołu nie usłyszymy, ale mam nadzieję, że będzie okazja już niedługo, żeby usłyszeć Kasztelanki w akcji. Okazji jest wiele, choćby wielkopolski przegląd twórczości seniorów w Pile, czy także organizowane w Pile agrotargi. Instruktorem jest pan Marek Frąckowiak, a prezesem wspomniana już pani Alicja Hajt. Gratulujemy serdecznie! To muzycznie, ale troszkę inna muzyka, którą tworzy zespół Skakanka. Gratulujemy! Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej nagrodę odbierają pan Bogusz Chmielewski i pan Przemysław Niezgódzki. Zapraszamy na scenę. Zespół Skakanka, drodzy państwo, mieszanka młodości z doświadczeniem, wyróżnia się energią i żywiołowością w każdym calu. Na scenie od 5 lat gra wyłącznie po polsku, co bardzo cenne. Muzyka zespołu ma charakter rozrywkowy. Zespół wygrał już bitwę kapel podczas juwenaliów w Pile i Bydgoszczy, konkurs Graj o teledysk w TV-Asta i zajął 3. miejsce w konkursie Leszek Live Festival w Opolu. Tych sukcesów było dużo. Już wkrótce kolejny poważny temat do wykonania. Przygotowanie aranżacji w rockowym brzmieniu dla popowej piosenkarki Ramony Rej. W planach nagranie teledysku promującego gminę Wyżyskie okolice. O nagrodę wnioskowała pani Magdalena Smełsz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyżysku. Zespół Skakanka! Szanowni państwo, kolejny nasz laureat to Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu. Za całokształt działalności w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. Jest z nami pani dyrektor Natalia Michalska. O nagrodę wnioskował wójt gminy Białośliwie, pan Krzysztof Rutkowski. Za całokształt to hasło nie pojawiało się dzisiaj zbyt często, tym bardziej chciałbym je podkreślić. GOK w Białośliwiu działa od 45 lat, prowadząc edukację kulturalną dla wszystkich grup wiekowych. Na przestrzeni lat wypracował cykl imprez, do których należą m.in. wspomniane już regionalne święto sadowników, towarzyskie spotkanie akordeonistów, czy też koncert pieśni maryjnych i religijnych. Dodatkowo Dni Białośliwia, gminne święto plonów, w tym roku także powiatowe, oraz wiele innych wydarzeń, o których można by długo deliberować. Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu, kolejny laureat. Wielkie brawa! Mam zaszczyt zaprosić do nas kolejnego laureata, a jest nim Zespół Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Pile. Zapraszam pana dyrektora Karola Rulbanka. Szkoła Muzyczna w Pile otrzymuje nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, upowszechniania i ochrony kultury. Od 1 stycznia 1970 roku w akcji placówka zorganizowała już 13 edycji cieszących się ogromną renomą ogólnopolskich warsztatów rytmiki. Od 2003 roku z inicjatywy dyrektora szkoła organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki, a także koncerty kolęd w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego w Pile. Chciałbym zaprosić jeszcze jednego laureata, a jest nim, drodzy państwo, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Stanisława Staszica w Pile za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury. Gratulujemy! Nagrodę odbiera rzecznik prasowy uczelni pani Aleksandra Fabiszak. Od 2007 roku PWSZ w Pile organizuje festiwale nauki i to właśnie za ten festiwal nagroda. Festiwale, o których było głośno nie tylko w regionie. W roku 2012 festiwal Propaganda Sukcesu, Sukces Propagandy został doceniony przez Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich PROM i uznany za najlepszy projekt w konkursie ogólnopolskim. Znamy już termin tegorocznego festiwalu, z tego co pamiętam 16-20 kwietnia, nie tegorocznego, przyszłorocznego, ale warto ten termin w kalendarzu zapisać. O nagrodę wnioskował pan rektor i słusznie, serdecznie gratulujemy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Stanisława Staszica w Pile za Festiwal Nauki. Szanowni państwo, zapraszam do przodu do wspólnego zdjęcia.